Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w poranku z Polską Telewizją. Zapraszamy Państwa na skrót tego, co przygotowaliśmy. Witamy serdecznie w kolejnym wydaniu Poranka z Płocką Telewizją. A co dziś w programie? Już za chwilę odpowiemy na pytanie, jak powstają scenografie w teatrze. Porozmawiamy z kierownikiem pracowni malarsko-modelarskiej. Przedstawimy najnowszy repertuar Nowego Kina Przedwiośnie. Porozmawiamy o konkursie Przychodzi wena do lekarza, który organizowany jest w Krakowie. A na koniec Magdalena Carter o stylizacji na bal andrzejkowy i sylwestrowy. Zachęcamy do oglądania. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku mamy przyjemność rozmawiać z panem Markiem Szalą, kierownikiem pracowni malarsko-modelarskiej w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, od wielu lat jest pan związany z naszym płockim teatrem. Czy to właśnie tutaj stawiał pan swoje pierwsze kroki? Nie, pierwsze kroki stawiałem w ogóle w mieście, bo byłem kierownikiem pracowni dekoratorskiej w WSS-ach. Później byłem plastykiem w spółdzielczym Domu Kultury, a od 76 roku pracuję w teatrze do tej pory. To jest 45 lat już. No to już naprawdę bardzo długi kawałek czasu. Dokładnie. No jakby miał pan ocenić, gdzie było najlepiej? Właśnie tutaj w teatrze, no pewnie tak, dlatego że teraz obecnie tutaj pan pracuje. Ale porównać do tych poprzednich prac, no, czym one się różniły? No one się różniły przede wszystkim różnorodnością. No tutaj to praktycznie człowiek, powiem szczerze, że rutyny nabrałem w teatrze, no bo tyle premier, które przez moje ręce przeszły, różne dekoracje, różne wyzwania, także po prostu nie ma porównania teatru z innymi placówkami. Wszyscy mówią, że teatr jest taką bardzo zazdrosną kochanką i wymaga poświęcenia dużo czasu do tego, żeby stworzyć dekoracje, ale też i dla aktorów, w ogóle dla wszystkich pracowników teatru. Czy da się to jakoś pogodzić, gdy jest premiera ze swoim życiem też prywatnym i z normalnymi obowiązkami? To powiem uczciwie, że żona, którą jestem od 75 roku do tej pory, wiele razy mi wyrzucała, że ja się ożeniłem z teatrem. Naprawdę, były małe konflikty, ale po prostu ja to lubię. No i w sposób łagodny, pomalutku, a żona się przyzwyczaiła. Bo wiadomo, praca wymaga w ogóle i dni wolne. Niektórzy po prostu odpoczywają. No, kiedyś w niedzielę, bo w soboty pracowaliśmy, teraz i soboty. No ale czas jest taki, a nie inny. Wymogi są takie, a nie inne. A terminu premiery na oku się nie przekłada z tak błahego powodu, że nie zostanie zrobiona na przykład. Czy przez te 40 lat pracy spotkał pan takie wyzwanie właśnie na swojej drodze? Że coś było mega ciężkie do zrealizowania? No, to trudno teraz tak od razu powiedzieć, co, gdzie, ale robiłem sztukę Jeremiasza, gdzie ilość rzeźb, które musiałem wykonać, było no naprawdę bardzo dużo, bo ołtarz, który był robiony, że był częściowo z żywych postaci, gdzie stały postacie na samym froncie, a skrzydła były zamknięte, w nich były rzeźby, no większe od człowieka było około 2,5 metra, potem następne piętro, gdzie były nieco niższe, następne piętro i następne piętro, gdzie one stopniowo malały. W tym ołtarzu rzeźb było około 30, a oprócz tego w dekoracji były filary, ich było 4, które jak gdyby postawione na rąb, tylko dwie strony były widoczne i na tych filarach były anioły z każdej strony, czyli 4 filary plus razy 2 to jest 8. To trzeba się mnożyło, a czasu było naprawdę mało. I wtedy już żona mówiła, w ogóle cię nie ma w domu. Nie, no potem to już nie było tak, że powiem ostro między nami jako małżonkami, bo już się przyzwyczaiło, no po prostu wiedziała, że jednak to trzeba zrobić, bo kto zrobi, no. No tak, zgadza się. Zdarza się, że reżyser przychodzi z jakąś swoją wizją z scenografii i czy jeśli jest ona aż tak bardzo dziwna albo trudna do wykonania, czy pan próbuje jej sprostać, czy jednak może robi pan pewne swoje modyfikacje albo proponuje reżyserowi jakieś zmiany? No na pewno powiem tak, że pierwszy kontakt, jeżeli chodzi o scenografię, no to jest reżyser, scenograf. Scenograf na pewno ma już uzgodnione pewne rzeczy, wymogi reżyser, co on by chciał, co się ma dziać i tak dalej, bo to wiadomo, to jest kolejność, co potem widzimy na scenie, potem i dekoracja. Więc
No, są takie rzeczy, które po prostu no, trzeba przedyskutować. Ja mogę zaproponować swoje rozwiązania, bo ja mówię, metodą po prostu prób i błędów, no to jest za późno. Po prostu to trzeba już konkretne rzeczy przewidzieć, ale my to po prostu uzgadniamy. No wiadomo, ja ze scenografem, reżyser no po prostu ma sugestie, bo powiedzmy coś ma się chować, coś ma uciekać do góry, gdzieś przebiegnąć albo przejechać, więc to są takie rzeczy, które już techniczne, ale one mnie praktycznie nie dotyczą. Tylko teraz kwestia, jak to zrobić, z jakich materiałów, lekkie, no bo przecież jeżeli na przykład jak przy obecnej sztuce robiłem skrzydła anioła, no to przecież nie zrobi się je z drewna czy tam z czegoś innego, więc trzeba było wymyśleć sposób taki, bo one były bardzo duże, żeby one, jak to się mówi, wyrastały aktorowi z pleców, no bo wiadomo, skrzydła, nogi, ramiona. Miałem przyjemność nosić te skrzydła, dlatego się tutaj uśmiecham do pana, no. Bo tyle czasu, ile żeśmy spędzili w pracowni, przymierzając. I też żeśmy próbowali na różne sposoby, żeby po prostu aktor, który po prostu gra tę rolę, żeby się po prostu czuł, miał komfort po prostu, miał komfort w pracy, bo wtedy no, może się po prostu tylko i wyłącznie skupić na tekście, na sztuce. A zdarzyło się kiedyś panu powiedzieć jakiemuś reżyserowi, słuchaj, to jest niewykonalne, nie ma szans, tak. Nie damy tak. rady. Tak. Jest taki scenograf, znaczy, on nie wiem, czy już zakończył pracę, ale może się spotkamy. Nie pamiętam tytułu, ale wymyślił sobie, żeby na premierę no, w kasetonach posadzić zboże. I żeby ono było zielone i tam część sceny miała być tym wyłożona. A ja mówię, że do premiery to jakoś to się utrzyma, a co potem? No trzeba by to kosić w jakiś sposób, utrzymywać wysokość, ale zboże, które rośnie, jak się odetnie górną część, kwiatostan, no to obumiera po prostu, normalne. No i po prostu normalną perswazją po prostu doszliśmy do porozumienia, że ten pomysł odpada. I na co zostało zmienione? Nie było zupełnie coś innego, coś światłami było zrobione. No ale przecież utrzymywanie tego przez wiadomo spektakle, u nas jest bardzo duża rotacja, gdzieś to trzeba złożyć, no, pilnować, powlewać, no kto tym będzie się zajmował. A czy zdarza się też czasami tak, że na przykład przychodzi osoba i mówi, że chciałaby mieć to i to na scenie i tak naprawdę nie trzeba już tego na nowo wykonywać, dlatego że to już gdzieś jest i tylko trzeba to trochę zmodernizować. Przerabiamy różne rzeczy, które się dadzą. Można je przerobić, bo tak wiadomo, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Więc po co wydawać nowe pieniądze, kiedy jest, powiedzmy, już jakaś forma, surowiec, tylko coś odciąć, czyli po prostu zlikwidować, coś dołożyć i produkt jest gotowy. Przecież tak się robi różnego rodzaju walizkami. No, trudno mi w tej chwili przytoczyć taki konkretny fakt, ale to jest naturalne, takie rzeczy się wykonują. Pewnie walizki, albo fotele, na przykład jakieś meble. Grało to w innej sztuce i niewielka przeróbka, przemalowanie, dołożenie czegoś i rekwizyt i już jak nowy. Czy jest jakaś sztuka, jakaś scenografia, którą darzy pan szczególną sympatią? Tak jakby miał pan wymienić, no dajmy na to dwie. Dwie. No to jedna taka z tych sztuk to jest, na kameralnej scenie graliśmy trzech mężczyzn. To byli pracownicy, którzy się spotykali na rybach. I był u nas z tego czasu taki aktor, który po prostu odszedł z teatru, Sebastian Ryś, który po prostu grał rybę. Ryba była większa od człowieka, czyli ogon się wlókł po ziemi, wszystkie płetwy, kształt ryby, no i głowa, która po prostu była otwarta i taki olbrzymi jęzor wywalony. I w tym czasie, kiedy tę rybę robiłem, aha, to było na podejście 2,5 metra na 2,5 metra. I on w tym kostiumie, znaczy to nawet trudno powiedzieć kostium, bo to nie był kostium, bo to wszystko było z gąbki zrobione, oklejone materiałem odpowiednim. No to była postać, po prostu w którą on wchodził. I on tańczył. I ja jak byłem na próbach, oglądałem to, po prostu w którymś momencie po prostu zabraknie tego podestu, bo on do tyłu chodził, do przodu, na boki, po prostu ruch taneczny miał. A najciekawsze jest to, że to było wykonane właśnie z gąbki, tam na niewielkich stelażach, żeby po prostu ten kształt utrzymać, tak jak i twarz, a tam jeszcze zęby były w tej ryby w górnej części szczęki. I
To było robione po prostu, bo w tamtych czasach nie było takiego kleju tak zwanego kontaktowego, który jest utrzymywany w pojemniku przy pomocy gazu. Tam jest propan-butan. Tylko normalny zwykły butapren. Ten aktor nam się popsuł. No właśnie tak. Próbując, bo on jeszcze śpiewał przecież, no nawdychał się tych zapachów, jak to niech młodzież po prostu no, narkotyzuje się tym. Mieliśmy straszny problem, żeby po prostu pozbyć się tego zapachu. To leżało przed budynkiem, na podejście, wentylatory, żeby to wysuszyć, wydmuchnąć. Problem był straszny, ale udało się. To była pierwsza, a druga? Druga sztuka, znaczy to nie sztuka. Jak dyrektorem był profesor Jan Skotnicki, świętej pamięci, zaproponował nam pracę przy filmie o Hance Ordonównej Miłość ci wszystko wybaczy. I czy podejmiemy się produkcji, ale tylko dekoracji, rekwizytów, gdzie był film nagrywany w studio, w atelier. Bo plenerowe rzeczy to absolutnie odpadały, to nie nasza, że jak powiem, domena była. No i podjęliśmy się. Wtedy nas było w pracowni trzech. Mój pierwszy kierownik, Władek Dach, on też już nie żyje, który przyszedł do Płocka z Wrocławia w 75 roku. Ja w 76 doszedłem, a tą produkcję robiliśmy w 77. I podjęliśmy się wykonania tej dekoracji. Oczywiście projekty, które żeśmy zobaczyli, tak, damy radę, oczywiście bez jakichś tam konsekwencji dla naszej instytucji, dla naszego teatru. Robiliśmy to po prostu popołudniami. No i w którymś momencie kierownik po prostu zrezygnował. Drugi kolega zachorował poważnie na grypę, gdzie go ścięło na 14 dni i zostałem sam. Z tak dużym wyzwaniem. Więc praktycznie to około 50% tej całej realizacji wykonałem sam. Ale po prostu po całej, że tak powiem, po zakończeniu tych wszystkich prac, kierownik produkcji, nie pamiętam nazwiska, przyjechał z podziękowaniem, oczywiście z załącznikiem, że wszyscy zadowoleni. Nie, po prostu to jest taka forma u nas w teatrze, no bo wiadomo, pieniądze i tak wzięliśmy, no to przecież nie o to chodzi. Ale że współpraca była bardzo dobra, zadowoleni. Także to było takie z większych rzeczy. A generalnie to praktycznie z każdej sztuki jestem zadowolony, bo jeżeli na przykład aktorzy są zadowoleni z tego, co zrobiłem, scenograf z tego, co zrobiłem, reżyser z tego, co zrobiłem, no to co tu więcej. A najbardziej lubię robić bajki, bo jak ta nasza młodzież na latość, kurczę, usiądzie, cieszy się po prostu, bije brawa, no to po prostu aż się chce pracować. A na taka mała dygresja, robiliśmy taką właśnie też bajkę Jasi Małgosia. Po jednej stronie sceny domek Baba Jagi, po drugiej stronie sceny Jasia i Małgosi. I ten domek Baba Jagi był tak zrobiony cukierkowo. Moja córka wtedy chodziła do podstawowej szkoły, do drugiej czy do trzeciej klasy. Mówi, tato, ten domek jest taki piękny, a jak on wygląda w środku? A ja mówię, tajemnica, nie mogę zdradzić. A czy jeszcze właśnie przez tyle lat pracy ma pan takie marzenie o na przykład jakiejś scenografii, do jakiejś sztuki, którą chciałby pan właśnie zrealizować? No ja parę realizacji już zrobiłem. Ale takich już spełnionych marzeń, rozumiem, tak? Nie, po prostu propozycja dyrektora. Ja na to nie mam czasu, powiem szczerze, jeżeli chciałbym sam coś tam zrobić. Ale jakby się miała taka sztuka pojawić w teatrze? Taką jakby pan sam decydował. Podejrzewuję, że dałbym radę. To i tym optymistycznym akcentem. Przez lat tyle się napatrzyłem, tyle się naumiałem, że tak powiem, tyle rzeczy, że tak powiem, też wyprostowałem po prostu, no żeby po prostu był efekt, no bo w sumie wszyscy na to pracujemy. Widz określa nas wszystkich. Dokładnie tak. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Dziękuję. Państwa zapraszamy oczywiście do teatru na kolejne przedstawienie i na możliwość podziwiania scenografii w wykonaniu pana Marka. Teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Magdalena Cieślińska, dzień dobry Państwu. Zapraszam na prognozę pogody. Sobota od rana w całym powiecie płockim z temperaturą na plusie. Niedużym, ale jednak spodziewajmy się do 3 stopni Celsjusza.
Słońce wzeszło o godzinie 6:59, a jakość powietrza od rana będzie dobra. Natomiast wiatr powieje południowo-wschodni, słaby, z prędkością do 13 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali, a wilgotność powietrza utrzyma się na dość wysokim poziomie. Natomiast zachmurzenie będzie średnie. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Zapraszam do naszych gości. Teraz, drodzy Państwo, będziemy sprawdzać repertuar nowego kina Przedwiośnie. Jest z nami dyrektor kina Zbigniew Michalski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam wszystkich widzów. Jeszcze zanim powiemy o tych listopadowych premierach, warto wrócić do filmu Furioza, który wśród widzów wzbudza naprawdę ogromne zainteresowanie, a głównie chyba taka życiowa rola Mateusza Damińskiego, prawda? Jak najbardziej. Film, można powiedzieć, że kontrowersyjny, ciekawy, trochę inny niż ostatnie propozycje. Z wątkiem kryminalnym w tle. No na pewno wpadł w oko, mówiąc takim slangiem kinowym, wszystkim naszym widzom. Spotkał się naprawdę z dużym zainteresowaniem. Mimo, że ostatni czas jest bardzo intensywny, jeżeli chodzi o kino polskie i tych propozycji jest dużo. Faktycznie pan Damiński odkryty na nowo w tej swojej roli. Ciekawej, zaskakującej chyba widza, bo byliśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o jego dorobek aktorski, do nieco innych ról, nieco innych wcieleń, w szczególności na tym dużym ekranie, tak? Więc myślę, że jak najbardziej, choćby z tego względu, warto film obejrzeć, tak? Trzeba też podkreślić to, że krytycy bardzo doceniają ten tytuł. Ja osobiście, będąc na pierwszym pokazie u dystrybutora, mówiąc szczerze, ogólnie cała konwencja tego filmu mnie dość mocno zaskoczyła i już wtedy byłem przekonany, że na pewno odbije się szerokim echem, jeżeli chodzi o świat kinematografii w Polsce. No właśnie, i mam nadzieję, że nie tylko. Ja oglądając ten film się kilka razy zastanawiałam, czy na pewno właśnie odgrywający tą rolę, czy to jest na pewno Damiński. Cały czas tak się zastanawiałam, bo właśnie tak jak pan wspomniał, no to nie jest taka rola, którą on zazwyczaj odgrywał. Nie. No myślę, że to duży egzamin, jeżeli chodzi tak. o jego i o myślę, jego że się sprawdził. Jak najbardziej. No, z tego, co widzę i słyszę w rozmowach z naszymi widzami, to poza tym właśnie pozytywnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o jego rolę, to można chyba powiedzieć śmiało, że to nowe odkrycie, prawda, jeżeli chodzi właśnie o jego możliwości aktorskie, tak. Więc... Też dostał taką szansę, prawda, bo to tak. Też jest czasami tak, mówię z perspektywy trochę aktora, że aktor czeka na szansę zagrania czegoś innego, a często tej szansy nie dostaje, więc fajnie, że... Zaszufladkowanie jest bardzo dokuczliwe dla wielu aktorów. Tym bardziej widać, że aktor młodego pokolenia z dużym kunsztem aktorskim i widać, że bardzo zdolny i rozwojowy. Tak? Ta rola udowadnia, że pewnie będzie można się spodziewać kolejnych nowych odkryć w jego osobie. No właśnie, repertuar kina zapowiada się bardzo polsko, że tak to nazwę, dlatego że premiery wszystkie nadchodzące są właśnie polskich twórców i teraz niedawno na ekrany weszła Tu musi być miłość, komedia. Chyba wszyscy też czekali na, mimo że był czas, w którym mieliśmy, może nie powinienem tak mówić, przesyt, jeżeli chodzi o tego typu kino w Polsce, bo te komedie wchodziły, mówię o komediach romantycznych, wchodziły dość często i jak gdyby ich scenariusz był dość mocno zbliżony do siebie. Po przestoju związanym właśnie z lockdownem i z wyłączeniem naszej branży, ta poczekalnia kinowa bardzo mocno się rozszerzyła, jeżeli chodzi o możliwości repertuaru i kolejne tytuły. Tym bardziej ta pozycja, na którą wszyscy czekali, żeby się po prostu odprężyć, bo to jest kino lekkie, kino przyjemne, kino zabawne, ale też chyba bliskie każdemu człowiekowi, bo uczucia w życiu odgrywają, nie oszukujmy się, ważną rolę, a jeżeli nie najważniejszą, tak? Więc tym bardziej troszeczkę innej konwencji, bo nie mamy tam typowego jak gdyby spotkania i związku między dwojgiem ludzi, a pokazane trzy kobiety, trzy osoby, które no, borykają się z tymi różnymi problemami, jeżeli chodzi o życie uczuciowe. Myślę, że film spotyka się tylko i wyłącznie z dobrym, pozytywnym odzewem. Tym bardziej, tak jak cały czas podkreślam, czas mamy trudny, bo no, widz ma nie lada orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o repertuar. Tych pozycji jest bardzo dużo, tym bardziej cieszy mnie to, że taka pozycja znajduje się również w naszym repertuarze. No nic tylko nie wychodzić z kina po prostu, no bo cały czas mamy powiem coś... Państwu, że obserwuję bardzo często, w szczególności w weekendy, że są osoby, które wychodzą z jednego seansu i wchodzą na drugi. Bojąc się, że być może znowu zostaniemy zamknięci, co myślę, że się nie stanie.
I wielokrotnie to obserwuję. W sumie to chyba nie tylko w weekendy, nawet u osób młodych, gdzie można by było powiedzieć, że no, widz młody przychodzi na typową komercję, to często i coraz częściej osoby młode właśnie doceniają kino dobre. Kino takie, które na przykład nie jest znane, nie jest wcale kontynuacją jakiegoś głośnego tytułu wymaga poznania na nowo i docenia jego waloru pod każdym względem. No nie bym był sobą, gdybym nie zapytał się o nowego Bonda. Byłem na seansie, też chcielibyśmy się zapytać, co pan sądzi o nowej odsłonie. W moim skromnej ocenie myślę, że jeden z lepszych filmów, jeżeli chodzi o kontynuację przygód Agenta 007. Kto wie, czy jeżeli chodzi o tego aktora, który w ostatnich latach wciela się w rolę znanego na całym świecie agenta, to chyba jego jeden z najlepszych filmów. Co więcej, no na pewno efekty specjalne, to też chyba trzeba podkreślić, dość mocny akcent w tym filmie. Myślę też, że na tyle wyczekany to powoduje to, że chyba może nie do końca jesteśmy należycie krytyczni, jeżeli chodzi o... Tak, bo premiera była przekładana kilka razy. Tak, no, jeżeli chodzi o nasze kino, mieliśmy mnóstwo zapytań, kiedy. Jest naprawdę duży fragment społeczeństwa, który no, śledzi losy tego agenta przez lata i naprawdę jest gotowy wiele poświęcić, żeby ten film obejrzeć i z niecierpliwością go oczekiwało. Ja boję się, że też nie do końca mogę być obiektywny, bo nie ukrywam, że w pamięci mam jeszcze poprzednie wcielenia innych aktorów i mam jeden swój typ, który w mojej skromnej ocenie był chyba najlepszym, jeżeli chodzi, nie będę to zdradzał na antenie, pozostawię sobie tą złotą tajemnicę, ale powiem szczerze, jak najbardziej myślę, że kino udane, jeżeli chodzi o kontynuację przygód Jamesa Bonda. No właśnie, legendarny James Bond, ale legendarny także Pitbull, który teraz pojawi się w kinach w reżyserii Patryka Wegi. No chyba jeden z największych takich jesiennych akcentów, jeżeli chodzi o polskie kino, którego mamy wiele, co mnie osobiście bardzo cieszy. To taka trochę kontynuacja w mojej ocenie, przypomnienie, w szczególności właśnie młodym widzom, tego co mieliśmy okazję obejrzeć w wersji kinowej w 2006 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo film powstał na kanwie serialu. Tym bardziej chyba bardzo ciekawy pod tym względem, że mamy w tej nowej odsłonie Pitbulla kilka wątków bardzo znanych, jeżeli chodzi o świat przestępczy z jednej strony i rozwikłanie wielu zadań, bo jest znowu oparty na historii Pershinga, na historii tak zwanego gangu karateków. Może trochę to zabrzmi komicznie, ale tak faktycznie było. To są trzy takie główne wątki, które będą się przewijały w tym filmie. I myślę, że tej troszkę starszej widowni będą też niektóre rzeczy się przypominały na nowo. Będzie tam też fragment filmu oparty na bardzo głośnym zabójstwie Jaroszewiczu, więc no, myślę, że nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjść do kina i ten film obejrzeć. Na pewno mam taką nadzieję, jeżeli to będzie w podobnym tonie i w podobnym obsada, no troszeczkę inna, ale te główne postacie, które znamy właśnie z pierwotnej odsłony Pitbulla, jeżeli to będzie co najmniej ta sama półka, to zapowiada się naprawdę duży kawałek mocnego i dobrego kina. Mamy również coś dla fanów kina lat 60. Biografia Kaliny Jędrusik. Myślę, że większość widzów kojarzy piosenkę... Po tytule, tak, pewnie. Bowiem jest, tak, jest seks, tak, prawda? Tak, wszyscy słyszeli tę piosenkę. Tu muszę zasmucić widzów. Szewc bez butów chodzi. Tej pozycji jeszcze nie zdążymy obejrzeć, ze względu na to, że ta część teraz późno jesienna jest dla kiniarzy bardzo intensywna. Jeździmy na wiele pokazów też filmów, które będą wchodzić. Z tego, co rozmawiałem, nawet wręcz z absolwentami szkół muzycznych, które są na naszym terenie, bo mieliśmy takie grupy zorganizowane, też jeżeli chodzi o ten film, to no, byli wręcz zachwyceni tym tytułem. Więc mam nadzieję, że każdy, kto tylko i wyłącznie go zobaczy, być może też i dowie się nowych wątków z biografii tej znanej polskiej artystki. Wierzę w to, że twórcy oparli je na chyba tych największych osiągnięciach naszej
naszej artystki, więc myślę, że chyba kawałek również dobrego polskiego kina, na który warto przyjść. No właśnie, my tak przeskakujemy z tego tematu na temat, bo tych premier jest naprawdę dużo. No i jeszcze pod koniec listopada odbędzie się premiera filmu, no, powinna się odbyć premiera filmu Dziewczyny z Dubaju. Tak, wszystko się zgadza. No, właśnie najważniejszym pytaniem jest w tym momencie, aby zachęcić widzów, czy na pewno będziemy funkcjonować i w jakim wymiarze. Tak naprawdę planujemy na obecną chwilę jedynie z tygodnia na tydzień. Ta odległość choćby miesiąca jest dla nas bardzo niepewna. To kolejna bardzo dobra pozycja, na którą chyba nawet nie trzeba zapraszać, to trzeba obejrzeć. Dobry kinoman musi zobaczyć ten film, tak? Pytanie tylko, czy będzie taka możliwość. Ja myślę, że tak, no, ta sytuacja epidemiczna z dnia na dzień się zmienia. To nas wszystkich chyba niepokoi. Warto też śledzić to, co dzieje się na naszej stronie. Wracając do samego filmu, no cóż powiedzieć, nie pozostaje nic innego, jak tylko na ten film zaprosić. Ja mam nadzieję, że na pewno go zagramy, jeżeli tylko będziemy mieli taką możliwość. Jeżeli kino będzie miało możliwość choćby otwarcia w 50% naszej możliwości frekwencyjnej, pozycja na pewno pojawi się w repertuarze. To już jest w naszych zapowiedziach, także serdecznie zapraszam. Mówiliśmy o Furiozie, Pitbullu i o takim ostrzejszym troszkę kinie, chociaż też i o komedii romantycznej. A co, na co możemy zaprosić naszych najmłodszych widzów? No przede wszystkim Pszczółka Maja mieliśmy w ostatnim weekend, wróciła ponownie do nas na ekrany. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, chyba widzów od 5 do 105 lat, jeżeli chodzi o tą przedpremierę, więc ona też również w najbliższym czasie już na naszych ekranach. To chyba obowiązkowa pozycja dla wszystkich. Wszyscy ją znamy, znają ją nasi dziadkowie, znamy my. Mam nadzieję, że w przyszłości również pokolenia o tej pozycji nie zapomną. Kontynuacja znanych i chyba lubianych, tak jak w przepięknej piosence pana Wodeckiego, przyjaciół, którzy borykają się z różnymi przygodami w swoim życiu. Myślę, że przede wszystkim na to. No, cóż więcej polecić najmłodszemu widzowi niż nasza rodzima, świetna pozycja, która na nowo powraca na ekrany kin. Więc nam tylko pozostaje zaprosić do nowego kina przedwiośnie. Serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję za zaproszenie do studia. No i co? Jeszcze raz zapraszamy Państwa do nowego kina przedwiośnie, aby zapoznać się z repertuarem. Możecie Państwo cały sprawdzić na stronie kina. Dokładnie, a tymczasem zapraszamy Państwa na reklamy. BS Beauty Studio to prestiżowy i jedyny w swoim rodzaju salon piękności na mapie Płocka. Każdy znajdzie coś dla siebie i to wszystko w jednym miejscu. Salon zachwyca bogatym wystrojem i szerokim zakresem świadczonych usług. Lokal jest dwukondygnacyjny i w swojej ofercie posiada fryzjera damskiego z różnymi zabiegami pielęgnacyjnymi, makijaże na każdą okazję oraz rzęsy wszystkich objętości. A dla pań młodych czekają specjalne przygotowane pakiety ślubne. Zabiegi na twarz i ciało z użyciem najlepszych kosmetyków. Kuracje zabiegowe zwalczające problemy skórne, takie jak trądzik, manikir i pedikir oraz barbershop. Stworzony wyłącznie dla mężczyzn, aby czuli się jak prawdziwi królowie. Pewna satysfakcja oraz zadowolenie z usług tylko w BS Beauty Studio. Dla komfortu klienta wszystkie maseczki i pelerynki są uszyte i zaprojektowane przez słynną Dianę Walkiewicz. Płock, Podolszyce, ulica Sikorskiego 14/4. Umów się na wizytę już dziś na moment.pl bądź telefonicznie.
Płockie Centrum Medyczne Medic Park, ulica Kolegialna 18. Teraz specjaliści z Płocka, Warszawy i Łodzi w jednym miejscu. Przychodnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przychodni Medic Park wykonywane są badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia i endoskopia laryngologiczna, a także badania rentgenowskie, USG i echo serca. W Medic Parku znajdują się także poradnie dziecięce. Dla Państwa pociech specjalnie utworzyliśmy Medyczne Centrum Dziecięce oraz specjalną strefę, aby najmłodsi czuli się swobodnie i bezpiecznie. Medic Park, Płock, ulica Kolegialna 18. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego programu. Już za chwilę rozmowa o konkursie Przychodzi Wena do Lekarza, który organizowany jest w Krakowie. A na koniec Magdalena Carter opowie o stylizacji na bal andrzejkowy i zbliżający się wielkimi krokami sylwestrowy. Zostańcie Państwo z nami. Drodzy Państwo, przed nami wyjątkowy gość, pan Jarosław Wanecki, pediatra, ale również prezes Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry. Jest pan w płockim środowisku znany głównie jako lekarz. Chcielibyśmy jednak zapytać o wydarzenie, z którym jest pan od wielu lat związany, mianowicie Przychodzi Wena do Lekarza. Czym jest ten krakowski konkurs literacki? Konkurs w Krakowie nie jest konkursem krakowskim, tylko jest konkursem ogólnopolskim. Organizowany jest od 10 lat przez Medycynę Praktyczną i Naczelną Izbę Lekarską. Jest spełnieniem testamentu profesora Andrzeja Szczeklika, to taki wybitny krakowski lekarz, internista, alergolog, prawie że osoba, która prawie otarła się o Nagrodę Nobla wraz z zespołem amerykańskich lekarzy, który łączył medycynę z pisaniem, był nominowany do NIKE. Jego znane książki to m.in. Korę, Nieśmiertelność, Słuch Absolutny. I zanim umarł, zdążył medycynie praktycznej przekazać swoją wolę, że chciałby zorganizować konkurs dla lekarzy piszących. I tego pierwszego konkursu nie dożył, niestety. A my ten testament realizujemy. I od 10 lat lekarze z całej Polski przysyłają utwory prozatorskie, poetyckie, felietony czasem, jeżeli zmieniamy formułę konkursu i ścigają się na literaturę. No my oczywiście gratulujemy, bo właśnie z tego konkursu jest ta piękna statuetka. O której jeszcze oczywiście wspomnimy, ale powiedzmy, jak zaczęła się pańska właśnie pasja do poezji? To jak u każdego, czyli w liceum. W liceum, może pod koniec podstawówki, ale chyba w liceum najbardziej. Wtedy, kiedy trzeba było, nie wiem, pisać coś dla fajnych koleżanek albo razem z kolegami wymyślać zastępcze lekcje. Czyli pisać utwory, które nasza polonistka czy historyczka łyknie razem z nami, w znaczeniu takim, że będziemy trochę mniej się odpytywać, a będziemy trochę bardziej kreatywni. I tak to poszło. Tworzy pan głównie sonety, do której inspiracją najczęściej są dzieła plastyczne. Skąd zamiłowanie właśnie taką formą? Znaczy sonet jako formą klasyczną. Nie piszę tylko sonetów, najczęściej wydaję sonety, natomiast piszę różne rzeczy, od piosenek począwszy. Sonet jest fajny, bo jest krótki.
Obecnie życie jest szybkie, ludzie, to znaczy czytanie bardzo długich utworów nieraz sprawia niektórym kłopot. 14-wersowa wersja jest fajna. Natomiast do utworów plastycznych, no to jest taka kreacja, która też jest spowodowana tym, że poszukując no jakiejś formuły cyklu, wymyśliłem sobie najpierw felietony, bo tak naprawdę nie pisz, znaczy główną moją formą pracy literackiej jest felieton, czy to dla Gazety Lekarskiej, czy dla Gazety Wyborczej, co tydzień. Z tego powstał krajobraz z Miłosiernym Samartyninem, oparty właśnie na dziełach malarskich, a dopiero potem sonety, które jak gdyby są kontynuacją tego dzieła. Mam nadzieję, że będzie trzecia część. Pozwolę sobie tutaj naszym widzom pokazać, otworzyć też taki mały fragmencik. Przejdźmy jeszcze teraz do tej statuetki. Właśnie kto ją może otrzymać i tak naprawdę za co? Tą statuetkę otrzymują lekarze, którzy co roku wygrywają konkurs, a w związku z tym są opisywani jako lekarz-pisarz danego roku. Ta statuetka, która tutaj stoi, przyznana mnie, jest z opisem Nagroda Specjalna i dostali je twórcy konkursu i pisarze, którzy biorą w nim udział od 10 lat. Ja należę także do tej grupy autorów, ale nie tylko pisarze i nie tylko lekarze, bo między innymi przewodniczącą jury konkursowego jest Ania Dymna, która także taką statuetkę w tym roku otrzymała. Może o samej statuetce, jest wyrzeźbiona, zrobiona przez Karola Gąsienicę-Szostaka, znanego zakopiańskiego rzeźbiarza. Przedstawia akrobatów, kobietę i mężczyznę, którzy balansują między życiem i śmiercią. Tak jak wspomniałem w zapowiedzi, jest pan prezesem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru. No i nasuwa się pytanie, czy nie za mało poezji na naszej płockiej scenie? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Znaczy, nie wiem, bo nie wiem, jak już tak dawno nie słyszałem poezji na scenie. Może poza spektaklami pani Misiun, w którym od czasu do czasu zdarzają się utwory poetyckie, że trudno mi jest powiedzieć, jaki też byłby odbiór widzów. Natomiast myślę, że na pewno za mało jest w Teatrze Płockim piosenki, a co za tym idzie poezji, ale śpiewanej, bo myślę, że ona byłaby lżej strawna i ludzie to lubią po prostu. Atrakcyjniejsza dla widza. Można poezję ubrać, no, fenomen poezji śpiewanej jednak ma dużą tradycję, czy piosenki aktorskiej ma dużą tradycję w polskim waszym teatralnym biznesie. W związku z tym myślę, że taka forma, jest tego za mało. Namawiam zresztą zawsze dyrektora, żeby przynajmniej jeden spektakl muzyczny był. To ja też się przyłączę do tego namawiania gdzieś tam w gabinecie, jak będzie mi dane wejść do niego raz na czas. No ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie skorzystali z pana obecności i nie zapytali się o sytuację pandemiczną, tak troszkę zmieniając temat, jak to wygląda na dzisiaj, czy są nadzieje na to, że jednak jest jakaś poprawa, że będzie lepiej, jak to wygląda w naszym mieście z pana punktu widzenia? Chcecie państwo zamienić poezję na znaczy w konwencji poezji i dalej mówić tak, o prozie. Życia, która się nazywa pandemią, nie będzie dobrze. Znaczy nadzieja, którą pan wyraził przed chwilą, pojawi się na wiosnę. Czyli teraz będziemy mieli coraz większą liczbę zakażeń, chorują coraz młodsi ludzie. Zaczynamy testować dzieci i młodzież i te wyniki są dodatnie u nas. W Płocku, tu i teraz, przed chwilą, przed, nie wiem, wczoraj, 12 godzinami. Były już takie, także ja to zrobiłem, że mam już pacjentów pozytywnych z tego młodego pokolenia. I oni, sytuacja jest dlatego dziwna, ponieważ stanęliśmy przed
przed tym, że mieliśmy się zaszczepić w ilości 90%. Zaszczepiliśmy się w niespełna 50%. 90% miało nas chronić wszystkich, czyli te 10% populacji, która nie może się zaszczepić z różnych powodów, także zdrowotnych, nie może się zaszczepić, miała być chroniona przez te pozostałe 90. Skoro jest pół na pół, to dochodzimy do sytuacji, w której dzieci zarażają zaszczepionych rodziców i dziadków. I oni chorują co prawda lżej, ale jednak chorują, bo też nie są chronieni, bo duża domowa ekspozycja na wirusa powoduje, że no jeżeli się z kimś przebywa 24 godziny na dobę podczas kwarantanny, to trudno się jest nie nadkazić. No nie ma takiego organizmu, który mimo nawet szczepienia wydobędzie tyle przeciwciał, aby można było go ochronić. Więc szczepionka chroni przed śmiercią, natomiast nadal my, niezaszczepieni, nie chronimy przed zachorowaniem. Ja wolę tą pierwszą część poezji jednak. Niestety. Ale, smutne, ale prawdziwe. Ale optymizmu na razie Państwu nie dam. Na wiosnę się umówmy, może wtedy. Dobrze, nie będziemy mówili już o piątej fali, bo myślę, że już no, kiedyś się te fale muszą skończyć. Ale jednak zakończmy naszą rozmowę optymistycznym akcentem, takim, że się widzimy na wiosnę w takim razie. Aby do wiosny. Dokładnie. Dziękujemy Także bardzo. Aby do wiosny. Dziękujemy pięknie za spotkanie. Proszę Państwa, ja się z Państwem żegnam. Za chwilę tak. Kasia i jej gości. Ja już Państwa w tym momencie zapraszam na kolejny odcinek programu Poranek z Płocką Telewizją już za tydzień. A teraz jeszcze prognoza pogody. Magdalena Ciślińska, witam Państwa ponownie i zapraszam na prognozę pogody, tym razem na sobotę i na niedzielę. Sprawdźmy dokładnie, jak prezentują się mapy pogodowe. W sobotę w ciągu dnia spodziewajmy się maksymalnie 7 stopni Celsjusza na plusie. Zachmurzenie spore, więc będzie niebo bardzo, bardzo pochmurne. Wiatr powieje południowo-wschodni, słaby, z prędkością do 13 km na godzinę. Przewidywane ciśnienie tego dnia to 1016 hektopaskali. Natomiast wilgotność powietrza wyniesie około 80%. Jeżeli chodzi o prognozę pogody na niedzielę, to spodziewajmy się temperatury do 7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia niebo będzie pochmurne, więc zachmurzenie i wilgotność powietrza utrzyma się na wysokim poziomie. Wiatr powieje północno-wschodni z prędkością do 18 km na godzinę, a ciśnienie na barometrach wyniesie 1021 hektopaskali. Jeżeli chodzi o stan jakości powietrza, w całym powiecie płockim w ten weekend będzie on dobry. Dziękuję za uwagę, życzę miłego weekendu. Do zobaczenia. Bal Andrzejkowy, jak i ten karnawałowy, zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj porozmawiamy o sukniach na te wydarzenia, a moim gościem jest Magdalena Carter, projektantka. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, mamy dzisiaj przygotowane dwie propozycje. Powiedzmy, na co warto zdecydować się w tym sezonie. Ja moim klientkom zawsze powtarzam, że trzeba stawiać na ponadczasowość, tak? Ale czasami mamy ochotę zaszaleć. I tak jak mamy tutaj sukienkę, model nasz topowy Luna, którą otrzymamy w przeróżnych kolorach oraz strukturach tkanin. Dzisiaj zabrałam nam zieloną, bo kwestia jest taka, że wymieniamy dodatki i ta sukienka może nam służyć całym rokiem, tak? Dajemy złoto i mamy sukienkę, którą możemy założyć na Andrzejki, ale możemy też je założyć na przyjęcie weselne, które będzie w okresie letnim. Zaś ta sukienka jest typowo balowo-sylwestrowa, czyli na okres jesień-zima. Mamy tu strukturę tkaniny, która się bardzo ładnie mieni. Jest czarna. Ja też powtarzam moim klientkom, że no na przyjęcia weselne raczej unikajmy tej czerni, chociaż kobiety ją kochają. Tu na mamy wesele powinniśmy się trochę powstrzymać. Dokładnie tak. Tu mamy bardziej awangardowy strój. Mamy bardzo mocno wycięty dekolt. Jest on przykryty siateczką, która jest transparentna. To samo zrobiłyśmy tutaj z spodnią warstwą. Nie jest ona doprowadzona do samego dołu, bo zależało mi na tym, żeby pokazać nogi, a mimo wszystko suknia jest długa.
Ale takim rozwiązaniem sukienka zyskuje na takiej objętości, pięknie zachowuje się w tańcu, bo to nie tylko chodzi o to, jak stoimy, ale też jak się poruszamy, jak sukienka idzie za nami. No właśnie, no bo chyba ta asymetryczność jednak króluje, bo zarówno tutaj wycięcie w nogach, jak i tu, tylko na jedną stronę. Tak, ja lubię, lubię asymetrię, chociaż nie zawsze panie lubią na przykład nie wiem, sukienki na jedno ramię, czy takie skosy, bo optycznie wydaje nam się, że coś jest krzywo, a nie każdy to lubi, ale tak jak jeden i drugi fason przyjęły się i są odszywane w różnych wariantach kolorystycznych i strukturowych, czyli szyfon albo brokat, tiul i to za każdym razem niby mamy ten sam krój, ale on zupełnie inaczej wygląda. No właśnie, skupmy się najpierw na tej pierwszej propozycji. Co pani najczęściej zmieniają? Czy właśnie na przykład to są rękawy długie i może na ramionczka albo na krótkie? Tak, tak, zgadza się. Tutaj bardzo często też operujemy głębokością dekoldu, ponieważ nie każda kobieta lubi taki mocny, tak? Więc tu jest kwestia tylko poprowadzenia odpowiedniej linii. Chociaż ostatnio z Ewą Szatkowską z Corin stwierdziliśmy, że przepięknie wygląda tutaj taki zdobiony biustonosz. Mhm. I on zakrywa ten dekolt, ale jednocześnie go zdobi. Ale takiej seksowności dodaje tym kobietom jednak, nie? Tak, dokładnie tak. Niby jesteśmy tu zakryte, bo rękaw jest dość obszerny, długi, zakryte są nadgarstki, suknia również jest długa do ziemi. Niby mamy ten rozporek, ale on tak naprawdę te nogi, jak ubierze to kobieta, pokazuje bardzo delikatnie. Dopiero przy ruszeniu i kroku nogi się pokazują, ale w taki sposób bardzo delikatny. Klientki często się martwiły, ojej, bo tutaj może jest będzie za widać. Mocno. Nie, sukienka jest tak skonstruowana, że robimy testy, siadamy, sprawdzamy, czy wszystko kręcimy jest pod kontrolą. Kręcimy się kilka razy. Tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o tą propozycję, czy ktoś wprowadza jakieś jeszcze poprawki, może długi rękaw i na przykład długi rękaw z takiego materiału? Tak, zdarzały się takie sukienki. Często jest też zmieniana góra na taką kopertową, tak jak jest tu, albo łódka. Jest piękny wtedy rękaw, tutaj jest dekolt w łódkę i na przykład marszczenie idzie w tą stronę, tak? Wszystko to zależy od tego, jaką mamy sylwetkę, jaką mamy budowę ciała, bo czasami są to na przykład, nie wiem, małe piersi. Bardzo często kobiety mają też kompleksy spowodowane naszym brzuszkiem. No każda z nas je ma, ale przez to, jak działa obecnie świat, Instagram, Facebook i tak dalej. Mamy trochę wypaczoną tą sylwetkę kobiety. No, prawdziwa kobieta, która, nie wiem, rodziła dzieci, czy też nawet te, które chodzą na studniówkę, no każda z nas ma ten brzuszek. Nie ma takich idealnych kształtów. Absolutnie. Nikt nie ma. Zawsze jest coś nie tak. Dokładnie, znaczy się coś jest nie tak. Ja zawsze powtarzam moim klientkom, zwracajcie uwagę na to, co w sobie kochacie. Jedne lubią dłonie, inne lubią szyję. Nie wiem, ktoś bardzo kocha swoje biodra, czy też długie nogi, albo biust. Dekolt tutaj, plecy, więc zawsze pytam się w przymierzalni, co kochasz w sobie najbardziej i na tym się skupiamy i to podkręcamy, a to, co wydaje się, że jest nie takie, staram się zaretuszować, chociaż kobiety bardzo krytycznie podchodzą do siebie, do swojej sylwetki. Ja czasami jak słyszę, to mówię, tak, dobrze, okropny jest ten twój brzuch, coś z nim zrobimy. Przykryjemy. Tak. Powiedzmy jeszcze o materiałach. Na jakie warto się zdecydować właśnie w tej porze jesienno-zimowej? No bo tak naprawdę bal kojarzy się z tą temperaturą w nocy, no czasami poniżej zera, nie? No ale też nie możemy się ubrać grubo, no bo znów na przykład na sali jest za gorąco. Czyli ja bardzo często proponuję klientkom takie otulacze, no bo tutaj co do tkaniny, jak zaczniemy tańczyć, to na pewno zrobi nam się gorąco, tak? Chociaż zimą jest o tyle łatwiej, że niby działa ta klimatyzacja, ale i tak odczuwamy temperaturę zupełnie inaczej niż latem, tak? Zawsze staram stawiać się na tkaniny, które się nie gniotą, które mają tą sprężystość, bo niby zmierzamy do 100% naturalnych, ale te tkaniny są bardzo wymagające i no nie lubimy, jak wstajemy, wszystko jest pognieciona. Wychodzimy z samochodu i jesteśmy pognieciona, no bo to też wpływa na nasz dyskomfort psychiczny, prawda? A chodzi o to, żeby sukienka sprawiała nam radość, żeby była wygodna, a nie tylko ładna. Dokładnie. Chociaż są modele, które mówię od razu, jak klientka się decyduje, to będzie ładne, ale nie będzie wygodne. I jednak panie się decydują na takie. Tak, tak, tak. Są takie klientki, które mówią, zdaję sobie z tego sprawę, robimy. A jeżeli chodzi o kolory?
kolory. No, zimą króluje czerń zdecydowanie, chociaż zdarza mi się namawiać klientki, bo ja uważam, że trzeba dotknąć tkanie, bo czerń czerni nierówna. To też staram się dobierać kolor tak do klienta, żeby podbijał jego walory, czyli na przykład tęczówkę oka, bo ja traktuję ciało trochę jak takie płótno, czyli dokładamy, jak odbija tkanina na nas kolor, na naszą skórę, tak my wyglądamy, bo czasami jest tak, że założymy, nie wiem, bluzkę czerwoną i czerwoną, tak, ale jedna jest bardziej w kolorze czerwieni strażackiej, a druga w kolorze marchewki. I w tej będziemy zupełnie wyglądać inaczej i w tej. Jak klientki przychodzą i wybierają tkaniny, to patrzą, dotykają tak, o, tą ładna. Ja mówię, no dobrze, ale przyłóżmy do pani cery. No i się okazało, ojej, ale ja się jakaś taka ziemnista robię, bo to nie jest pani barwa, to nie jest pani kolor. To teraz tak a propos właśnie tych kolorów, przypomniało mi się na temat sukien ślubnych, tak jest, że jest na przykład ten, wszyscy chcieliby czyste białe, tak. A tak naprawdę nie ma już stricte takich czystych białych sukni, tylko są ekry i nagle jak się okazuje, że ktoś dokłada białą suknię, to mówią tragedia. Tak, znaczy w tej chwili to są i off-white, ivory, kość słoniowa, to jest cała gradacja koloru, ale głównie polki, owszem off-white, czyli taka lekko zgaszona biel. To jest tak, jakby do bieli dodać kropeczkę żółci, tak. Czyli nieczysty biały, nie? A każdemu się wydaje biały. Zdarza się, żeby dziewczyna wyglądała korzystnie w białej, śnieżno-białej sukience. Po prostu robi się blada. No właśnie, to a propos tych kolorów. Jeszcze powiedzmy na szybko o dodatkach. Jeżeli mamy taką gładką sukienkę, to stawiamy wtedy tu coś na szyi. Tu możemy mieć przepiękny naszyjnik, kolczyki, albo kolczyki i mega ekstrawaganckie buty, tak? Bo tutaj torebka. Tutaj możemy tak dodatkami tą sukienkę ubrać i podziałać. Zaś w tej, no już bardziej minimalistycznie, mniej. Bardziej fryzura może być podkreślająca tak jakby mocniej stylizację, czy też makijaż, ale też trzeba tutaj zrównoważyć, żeby nam nie wyszła chuinka, tak? Tu ta sukienka nam pozwala na dużo więcej, jeśli chodzi o całą stylizację i ubranie, umalowanie, czy też uczesanie. Czyli odważnie, ale z głową. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu trochę właśnie te suknie, które będą królowały na bal andrzejkowy, jak i ten karnawałowy. Ja się z Państwem żegnam i dziękuję za ten wspólnie spędzony poranek. Zapraszam Państwa za tydzień.